Cześć, witajcie. Jaki według Was jest najbardziej uniwersalny środek do czyszczenia tapicerki i dywanów? To częste pytanie pojawiające się i u mnie na kanale, i na grupach Facebook. Prywatnie również takie zapytania otrzymuję. Także napiszcie swoje typy, jeśli macie taki, używacie takiego środka. A tymczasem ja przedstawię Wam moją propozycję, tak jak środka najbardziej uniwersalnego do czyszczenia. Pure Clean C409 Prochem to najbardziej uniwersalny środek ze wszystkich, z których dotychczas korzystałem. W początkach mojej działalności był okres, kiedy to tej chemii używałem do większości zleceń. Obecnie mam już nieco inne podejście, bo dobieram chemię pod kątem materiału, jak i zabrudzeń, aby maksymalnie ułatwić sobie, usprawnić pracę. Natomiast jednocześnie rozumiem osoby, które z różnych przyczyn poszukują maksymalnie uniwersalnych rozwiązań. Pure Clean w zależności od rozcieńczenia możemy stosować jako press spray, jako detergent do płukania, a nawet jako kapsulant, środek do bonetowania czy odplamiacz. Możemy na przykład zrobić press spray z Pure Clean, a do płukania użyć tej samej chemii. Jako środek do bonetowania tapicerki, wykładzin, czy w samochodzie, boczków, do podsufitki, super, nie zostawia żadnego osadu, proszek rozpuszcza się błyskawicznie. Pure Clean również świetnie sprawdzi się do wypożyczalni odkurzaczy piorących. Dajemy klientowi jeden środek, którym ogarnie sobie na przykład całą tapicerkę w aucie, łącznie z boczkami i podsufitką. Tapicerkę meblową również jak najbardziej. Mówię to z doświadczenia, bo kiedyś mieliśmy wypożyczalnię, wypożyczaliśmy odkurzacze piorące i klienci byli bardzo zadowoleni z tej chemii. Środek ten nie zawiera enzymów ani rozpuszczalników, pH 9, teoretycznie bezzapachowy, ale moim zdaniem tak nie do końca. Teraz ciekawa anegdota. Jakiś czas temu u pewnej pani prałem meble i do wszystkich operacji czyszczenia użyłem właśnie tej chemii i klientka dopytywała mnie, co to za chemia, jak twierdziła, pachnie jak w teatrze. Ja akurat po teatrach za specjalnie nie chodzę, aczkolwiek kiedyś miałem praktyki w Teatrze Narodowym, Opera Narodowa w Warszawie. I faktycznie coś w tym jest, że to jest taki zapach ledwo wyczuwalny, ale takiej garderoby, jakby garderoby w teatrze. Tam panuje taki specyficzny zapach. Także od tamtej pory mówię, że Pure Clean ma zapach teatru. Bardzo istotne jest, aby trzymać się właściwego dawkowania, w zależności czy Pure Clean będziemy używać jako press spray, detergent do płukania, kapsulacji, bonetowania czy w formie odplamiacza. W opisie pod filmem znajdziecie informacje dotyczące właściwego rozcieńczania tego produktu. Warto też pobrać sobie aplikację, która znacząco ułatwi Wam przygotowywanie roztworów roboczych. Dzisiaj to tyle ode mnie. Życzę Wam udanego, długiego weekendu, udanego grilla. Pozdrawiam serdecznie, cześć!